Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś wspólnie z Amelem spróbujemy znaleźć okonie pływając na bellyboatach. Przy okazji zabraliśmy najnowszego dipera i sprawdzimy, co tak naprawdę potrafi ta zabawka. Jeżeli jesteście ciekawi, jak nam poszło i czy udało się cokolwiek złowić, to zostańcie z nami. No dobra, w końcu na wodzie, płetwy poszły w ruch i muszę Wam się przyznać, że jestem pierwszy raz w tym roku na bellyboacie. Jest październik, więc trochę mi czasu zajęło ogarnięcie się, ale w tym roku, jak dobrze wiecie, było bardzo dużo wyjazdów, z których zresztą filmy będę przeplatał z tym i kolejnymi, bo jestem w tak ciemnej dupie, jeżeli chodzi o montowanie, że mam sporo zaległości, no ale nie o tym teraz. Jest pierwsza rybka. No i pytanie. Czy okoń? Nie, tak myślałem po daniu, że to mały śmierdziel. O, 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 silny. No i tarki, jak to gigantyczny szczupak. Coś tam zagryzło na obrotówkę, ale obawiam się, że to znowu szczupak. Niestety tak. Znowu ogromny. No, tak jak widzicie, płetwy w górze. Emel znalazł ryby na wodzie, która ma, nie wiem, 70 cm. Nawet dipera nie włączam, bo wszystko widzę tu dookoła, jest tak płytko. No ale spróbujemy na tym płyciaku trochę porzeźbić, bo jest tu faktycznie sporo drobnicy, widać to nawet dookoła. I przy tej drobnicy gdzieś tam są okonie, bo Emel już chyba 2 czy 3 złowił. Także spróbujemy tu trochę porzeźbić, a później trzeba będzie... O, właśnie. No niestety, mam nadzieję, że będą to trochę większe okonie. No ale w końcu pierwszy okoń. Liczę na to, że większe też tu będą. Jest dobra ryba. I to chyba może być dobry... To chyba może być dobry okoń. Spadł. Fuck! To już była dobra ryba i jestem prawie pewien, że to był okoń, bo zupełnie nie tak jak te szczupaczki walczył, tylko tak właśnie jak okoń. Kurde. To już była fajna rybka. Zobaczcie. Stoję tutaj. Bellyboat mi jest niepotrzebny do niczego. Na stojąco można trochę się rozprostować. Jest. O, ten już jest lepszy. To jest lepszy okoń. Naprawdę dobra ryba i chyba widziałem przez chwilę, że to szczupak. Ale cały czas żyję nadzieją, że to jednak lepszy okoń. Niestety to szczupak. Ale jak to dobrze nagram, to kto wie, czy nie będzie pięknym. O, ale już troszkę większy od tamtych. Niewiele, ale jednak. Ole, pierdyknął, skubany. To się bez szczypiec nie obejdzie. Czasami taki sposób jest o wiele, wbrew pozorom, bezpieczniejszy dla ryby. Wyciągnąłem mu tą obrotówkę z krzelami, zamiast mu tam szarpać. Zapnę agrafkę, żeby się gdzieś tam nie zahaczyła. I powolutku, hop, i wyskoczyło. Obrotówka tu, ryba nieposzarpana odpływa. Nie polecam generalnie, bo też nie ma co, wiadomo, im mniej tej ingerencji w skrzela, tym lepiej. Ale jak już tak naprawdę mocno zażre, to lepiej no, tak przepuścić, wypiąć i przełożyć, niż próbować stamtąd wyszarpywać. Dobra, płynie Emel. Ja muszę też już usiąść na belli i płyniemy na kolejną miejscówkę, bo tutaj już nic ciekawego się nie wydarzy.
tego jeszcze chyba nie było. Dzisiaj na obiadek jemy sushi. Genialna sprawa, ja jestem ogromnym fanem, więc jak tylko pojawiła się opcja tego, żeby zamówić sobie sushi, a nie kebaba, czy jakieś tam inne burgery, to od razu powiedziałem Melowi, że wjeżdżamy w to mega, mega żarcie, także bardzo serdecznie wam polecam. A jeżeli nie lubicie, to żałujcie. Zostaje kepso. No dobra, pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. W tej chwili jestem jeszcze na plaży, 0,4, 15 stopni woda, prędkość żadna. Wybrałem skanowanie z łodzi, ale tutaj macie opcję wyboru skanowania standardowego, wędkowania pod lodem, skanowanie z łodzi, no to co teraz robię, czy też skanowanie z brzegu, co się świetnie przyda wszystkim miłośnikom łowienia karpi, czy łowienia metodą fiderową i tak dalej. No ale dobra, to teraz nas nie interesuje. Tutaj mamy wskaźnik baterii jeszcze, godzinę, możemy sobie coś tam porzeźbić, nie będę się w to teraz zagłębiał, natomiast co poza tym ustawienia i tutaj mamy znowu tryb łowienia z łodzi, jaki to ma być ekran echosondy, więc możemy sobie tutaj coś tam pozmieniać. Ja na razie zbyt wiele się tym nie bawiłem, więc jeżeli się na tym znacie, to nie śmiejcie się, bo tu jest bardzo dużo podstawowych ustawień. Dalej, wiązka. Możemy sobie wybrać, czy to ma być szeroki stożek, wąski, czy pośredni. Ja sobie ustawiłem automatyczne przełączanie wiązki, więc w zależności od tego, na jakiej będę wodzie, ta wiązka będzie się dostosowywała. Jak będę nieco głębiej, to wskoczy szeroki stożek, jak będę tak jak teraz na płyciaku, to wskakuje bardzo wąski stożek. Czułość 80%, ale to też możemy sobie ustawić. Ikony ryb, wielkość ryb i tak dalej, no ja się nie lubię w takie rzeczy bawić. Tutaj możemy sobie wybrać paletę kolorów i tak dalej, więc tak pokrótce, jeżeli chodzi o ustawienia. No i jedziemy na wodę, zobaczycie, jak mniej więcej ten dipper obrazuje, bo tutaj mam bardzo fajną miejscówkę, żeby wam to właśnie wszystko pokazać. I od razu widać, jak zaczyna się robić głębiej. Tutaj jest wskaźnik, więc 0,8 w tej chwili i już jakieś pierwsze zapisy. I te zapisy, co jeszcze jestem w stanie zobaczyć, może wy też, nie wiem, czy będzie to widać, to jest zielsko. Bardzo fajna łączka, więc tutaj na pewno będę próbował trochę połowić na jakieś obrotówki czy tego typu tematy. Natomiast dalej zobaczymy, co się wydarzy. Odbijam po prostu od brzegu, nie skupiam się jeszcze teraz na żadnych innych rzeczach. O, tutaj jest bardzo wysokie zielsko, co zresztą być może widzieliście na tym ujęciu. I widzimy mniej więcej, jak to wszystko się kształtuje. No i tak sobie leci, leci. Jedną z takich ważnych informacji dla was jest to, że jak można tutaj zauważyć, bateria w telefonie nie daje rady. Ja już pływam pół dnia, dipper ma cały czas 80%, a telefon 40%. I to jest niestety znak, że trzeba będzie zaraz podłączyć się do jakiegoś powerbanka. O, tutaj widzimy moment, w którym on się przełączył na inny stożek, bo zrobiło się nieco głębiej, 2,6 metra. To zielsko się kończy. Ten zapis, który tutaj widzicie, taki pomazany, to są moje płetwy. To na pewno będę chciał bardzo intensywnie obłowić kant tej łąki, bo w miejscu, gdzie kończy się łąka, robi się bardzo fajny spadek i myślę, że tutaj będzie można troszeczkę porzeźbić. Tak mniej więcej wyglądają funkcje dippera. Z takich fajnych informacji, jeżeli chodzi o właśnie ten model Chirp Plus 2.0, to przede wszystkim ma on lepszy zasięg, to szczególnie dla tych z was, którzy łowią z brzegu. Jest to bodajże 120 metrów, poprzednia wersja miała chyba 100 metrów. W tym modelu mamy również batymetrię. Ja jej póki co nie używam, bo ML bardzo dobrze zna ten zbiornik, ja zresztą też tutaj byłem, więc raczej skaczemy po miejscówkach, które znamy, ale gdybym w ogóle nie znał wody, to wtedy bez problemu na podstawie batymetrii. Jest bardzo, bardzo dużo jezior z Polski tutaj w tej bazie, mógłbym sobie jakieś potencjalne miejscówki namierzyć. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie dippera, to oczywiście walcie śmiało w komentarzach. Ja już biorę się za łowienie, bo już wypłynąłem naprawdę daleko, ponad 5 metrów i totalnie nic się tutaj nie dzieje, więc zawracam sobie i zaraz wrócę gdzieś w okolice tej łąki, w okolice tego kantu i mam nadzieję, że coś tam będzie mi dane wyrzeźbić. I tutaj gdzieś, z tego co pamiętam, powinno to zielsko się kończyć i być ten fajny spadek. O, i jest ryba. Ło, i to od razu dobra. Ło, jeżeli to jest okoń, to jest naprawdę dobra ryba. Niestety obawiam się, że to szczupak. Ależ to było koncertowe. Ło, ho, 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 ho. Słuchajcie to?
Piękna rzecz. To było koncertowe i to właśnie widzicie. Namierzyłem to mniej więcej miejsce, w którym był ten spadek. I udało się z tego miejsca właśnie na wirujący ogonek. No niestety, jest to szczupak. Całe szczęście mam przypon. Ale przez sekundę naprawdę myślałem, że może być to bardzo, bardzo fajny oks. Tak czy siak, jakiś silny skubaniec, jak na takiego malucha. Oła, 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 po płetwach mi wali. Chodź tu, gościu. No niezłe jaja. Taki szczupaczek, bardzo, bardzo żarłoczny, jak się okazuje. Także muszę użyć szczypiec, żeby go wypiąć. Tak jak wam wspomniałem, albo nie wspomniałem, nie pamiętam już, w każdym razie bateria w dipperze trzyma bardzo fajnie. W tej chwili po ponad pół dnia pływania mam 80%, natomiast bateria w telefonie niestety nie daje rady, więc jeżeli macie taki sam problem jak ja, że ten telefon nie jest z najmocniejszą baterią, to polecam po prostu zaopatrzyć się w jakiegoś podstawowego powerbanka. Bardzo fajnie jest to rozwiązane tutaj w tym bellyboacie, że mogę go sobie bez problemu wrzucić nadmiar kabla, gdzieś tam skitrać, zapiąć i mieć to wszystko w miarę ogarnięte. Także teraz telefon jest pod stałym dopływem prądu. Mam nadzieję, że mi nie padnie i będę mógł korzystać z dippera do końca dnia. O, ale bronię! O, ale strzał! Szczupak niestety. O, ale przywalił. No kurde, dzisiaj te szczupaczki mnie prześladują. No ten jest chyba największy ze wszystkich. Ale w okolicy tego Zielska, myślę, mniej więcej. Tutaj dipper pokazuje 2,9. I zaraz pewnie zacznie mnie znosić na to Zielsko. O, skubańcu. Więc ten szczupaczek pewnie gdzieś tu przy tym Zielsku stała. Ja tak jak wcześniej wspomniałem, obrotóweczka Rotex. Spadaj, śmierdzielu. I właśnie chciałem sobie Zielsko i ten skraj obłowić, dlatego rzucałem w kierunku brzegu i jak tylko przynęta wyszła z tego Zielska, to on musiał gdzieś na tej właśnie krawędzi, o której wspominałem, stać. I tak przywalił, aż mnie wystraszył skubany. No kurde, szkoda tylko, że nie był to ładny okoń, ale cały czas liczę, że na tej jeszcze przyjdzie pora. O, o. O, to jest okoń. To jest okoń i to jest lepszy okoń. O, to jest dobry okoń. To jest taki okoń, jak bym chciał łowić cały czas. No dobra, może przesadziłem? Jak zawsze po złowieniu kilkunastu dwudziestaków, trzydziestak, nagle staje się wielką rybą. Ale zdecydowanie jest już fajniejszy. No już. O, pięknie się jest troszkę. Obrotóweczka zawsze, zawsze działa. Wujek Emel znalazł okonie. Ma już w podbieraku chyba z 5 czy 6 fajnych takich pod 30. Więc przyjechałem tu na krzywy ryj do niego. Może i mi co skapnie z tej miejscówki. Ule, to był strzał. Nie gada. Nie ma to konia? No. Panie kochany! No mój też z tych lepszych. No powiem ci, że... Ale kwadratowy ty! Zobacz. Zobaczcie, Łukasz. Ej, odpływasz do tego. Wróć do mnie. Wróć do mnie. Dobry też? Nie. Znaczy, że taki wiesz, no nie palczak, no ale... Takiego jak ty może. O, tu była agresja, opór w tym braniu. No i powiem ci, że mój drogi, zmieniłem twoją szkołę rapu i rzucam obrotówką i dopiero zacząłem łowić. Ja to chyba jednak jestem obrotówkowy. Teraz tak sobie myślę. No 30 tak. Uj, jak ci przydusił, ten chyba fajniejszy, co? O, ty,
No. Ty, no ten twój. Ale mój też jest sztos. Ale tu się zadziały rzeczy teraz, panie, panie. O, spadki. Nie. Tak, ale był ładny. Ale wypadałoby chyba podziękować Emelciowi, że mnie przyprowadził tu na ryby. Nie, no bardziej tu, w sensie na tym miejscu. O co mi chodziło? Znowu masz? Tak. Mówię ci, obrotówka to jest obrotówka, panie. Obrotówka to jest obrotówka, ale kiedy ja mam normalnie na gumie, to jest... To nie zmieniasz. No, no po co? Ja mam co rzut teraz. I każdy jest taki. No to ja miałem przed chwilą to samo. O, ole klamotek fajny. Ja miałem szprujeczka na bank. Ale fajniutki. No ładne. O! O panie, ale to było branie. Najlepsze jest to, że tak, ty walisz na obrotówki, masz ryby, ja walę na górę. Ale to był zabior. To był, ja w ogóle nie chciałem szczupaka, nie? Bo to było takie branie agresywne. Jezu, jak to na żart. O, kurde. Ładne. Ej, to jaki kwadratów. Bez kitu. Dobra. Tak mi ochlapał. Stary, trzymam go. O tak. Zrobiłem takiego. Ale zgarnął, tak. O, i to jest ryba, po którą tu przyjechałem. O tak. O tak. Tak, poproszę. Emelciu, jak to nie jest szczupak? Wygląda jakby to nie był szczupak. Siadł w tym jelsku. Wyszedł. Ale już bez ryby. Ale to była ładna ryba. Co ja mam dzisiaj pecha do tych ryb? No ja ostatnio straciłem, tylko nie na tej miejscówce, ale na tej wodzie straciłem ostatnio 4 konie. O, konie duże. Zobacz go, zobacz jak on robi. Sobie trochę szybciej tutaj niestety przeforsować. Nie jest tak duży jak tamten. W ogóle nie ma polotu do tamtego, ale jest przyzwoity, jest dobry. Nie, no dobra, nie jest dobra. Zobacz. Mówiłeś o tym, że... No i cóż, Emelek zawołał mnie na miejscówkę, którą wyczaił i muszę serdecznie podziękować, bo kilka fajnych rybek udało się złowić. Nie są to jeszcze kabany, oczywiście kabany mi spadły, bo miałem dwie ryby, które naprawdę całkiem fajnie już potargały szczytówką. Jestem przekonany, że były większe niż te, które mam tutaj. A te, no cóż, parę 30-taczków, parę takich rybek już naprawdę przyzwoitych. Chyba pora je wypuścić. Zmienić miejscówkę i jeszcze z godzinka łowienia została. Może coś fajnego uda się dołowić. No i to by było na tyle. Nic więcej się już nie wydarzyło, więc czas powoli kończyć. Myślę, że można ten dzień uznać za całkiem udany, bo choć okazów nie było, to naprawdę mega się wybawiłem i przede wszystkim wróciłem do tej zajawki, jaką jest pływanie na bellyboacie. Na duże okonie myślę, że przyjdzie jeszcze czas, bo chociaż mamy koniec października, to jest naprawdę bardzo ciepło i chyba to prawdziwe jesienne żarcie jeszcze po prostu się nie zaczęło. No ale cóż, o tym będzie nam dane przekonać się w kolejnych odcinkach, na które już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!